za ile to robi. Bo na początku było miło i przyjemnie, wszyscy podali niskie stawki, a teraz są znacznie wyższe niż były. Więc no, może by się trzeba było zastanowić. Pani Anno, dzisiejsze kolejne, co tu dużo ukrywać, bardzo dobre spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tak, proszę Ojca, to już dzisiejsze nasze 12 spotkanie. No, jak zwykle udało się, krótko mówiąc. Sala wypełniona po brzegi, do ostatniego miejsca. Zaszczycili nas goście z Polski, ojciec Jan Król, za to bardzo dziękujemy. Ojciec Zbigniew Pieńko z Chicago i nasz domowy, że tak powiem, ksiądz, ojciec Jacek Cydzik, był razem z nami. No, myślę, że atmosfera była bardzo dobra. Wystąpiły dziecięcy chór, kolędowało ze Scarboro nazaretańskie nutki, za co im bardzo dziękuję, bardzo ładnie. No i gościnnie wystąpiła pani Kinga Mitrowska z przepiękną kolędą, kolęda dla nieobecnych. Troszkę mieliśmy więcej gości, ponieważ to z okazji 25-lecia Radia Maryja, za co dziękuję Panu Bogu i wszystkim, że tyle lat jest to radio. A to, że jestem w tym radiu, już mówiłam. Dziękuję, cieszę się, że mogę to robić, pomagać, daje mi to pełną satysfakcję, bo wiem, że to w dobrym celu. Radio Maria w moim sercu zajmuje bardzo dużo miejsca. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom, wszystkim moim koleżankom, które mi pomogły. Pozdrawiam bardzo serdecznie całą rodzinę Radia Maria w Kanadzie i na całym świecie. No, z serca pozdrawiam moje siostry Elżbietę, Lilkę i Gosię z rodzinami, moje kochane dzieci Pawła i Kasię. No i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy słuchają Radia Maryja. I słuchajcie, róbcie to, bo to jest warto. Jest to dla nas taki instytut, który nas uczy modlitwy, pogłębia wiarę. No, na pewno idziemy w dobrym kierunku do Boga. Także bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w Polsce, ojca dyrektora ze wszystkimi ojcami i szczęść Boże. Udany opłatek i pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następny raz. A poza tym chciałam powiedzieć, że robimy pielgrzymkę do Ziemi Świętej z ojcem Jackiem w październiku w tym roku, także serdecznie proszę o kontakt też. No, szczęść Boże, Bóg zapłać. Kończąc te relacje dzisiejszego spotkania, chciałem serdecznie, gorąco podziękować wszystkim naszym współpracownikom. Myślę tutaj przede wszystkim i najpierw o kapłanach, którzy z Radiem Maryja współpracują od wielu lat. Myślę także o współpracownikach świeckich, bez których Radio Maryja tutaj na tym terenie nie mogłyby funkcjonować, nie mogłyby się odbywać te różne spotkania, między innymi takie właśnie jak to dzisiejsze. Nie chcę tutaj wymieniać żadnych nazwisk, aby przypadkiem kogoś nie pominąć, ale z całego serca dziękuję wszystkim. Te podziękowania składam na ręce pani Joanny Szczerzek i chciałbym serdecznie, gorąco zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Maryja, tych, którzy mogą oczywiście i mieszkają w odpowiednich rejonach Stanów Zjednoczonych, na kolejne spotkania, które jeszcze są przed nami. W najbliższy czwartek spotkanie słuchaczy Radia Maryja w Koronie, jest to na Florydzie, u ojców karmelitów. O godzinie 9 będzie msza święta, a po mszy świętej spotkanie. Kolejne spotkania to w Pampanowicz, także na Florydzie, gdzie pracuje ksiądz Stanisław Rakiej, Chrystusowiec, jest proboszczem. I tam pierwsza msza święta już w sobotę wieczorem w Lantana. Tam jest msza święta w języku polskim, serdecznie, gorąco zapraszamy. Tam już na tej mszy świętej będziemy, natomiast w Pampanowicz, w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, msze święte o godzinie 9 i 11. I główne spotkanie będzie po tej mszy świętej o godzinie 11. A także razem z księdzem proboszczem, księdzem Stanisławem, pojedziemy także do Miami po południu do polskiego kościoła. Tam będą krótkie spotkania i będziemy się wspólnie modlić na mszach świętych w języku polskim. Natomiast w ostatnią niedzielę stycznia spotkania opłatkowe w Sterling Heights,
koło Detroit u księży Chrystusowców, gdzie proboszczem jest ksiądz Andrzej Maślejak. Serdecznie zatem i gorąco wszystkich słuchaczy pozdrawiamy, a tych, którzy mogą przybyć na te spotkania, które są przed nami, zapraszamy. Szczęść Wasze. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy także naszych ojców. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, ostatnie 3 godziny. Życzę spokojnej, dobrej nocy i błogosławionego wtorku. Niech Pan Wam błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości i pokoju Chrystusa. Dobranoc. Najbliżej są słowa dziecka, najbliżej.
bliżej są słowa dziecka, na których ta cisza się wzbija. Chrystusowi i spraw, abyśmy w każdym momencie naszego życia potrafili się wsłuchiwać w Jego wolę, w Jego głos dotyczący naszej codzienności. Drodzy Państwo, kontynuujemy naszą wędrówkę po katechizmie Kościoła katolickiego. Pogłębiamy nauczanie wspólnoty Kościoła, odnosimy je do naszego życia. Wyznanie wiary chrześcijańskiej to obszar tematyczny ostatnich kateches, które podejmujemy w Radiu Maryja, i temat dzisiejszej katechezy – życie zakonne. Mówiliśmy w naszej katechezie już o życiu konsekrowanym, bo tak ta główna część jest zatytułowana. Podjęliśmy refleksję dotyczącą rad ewangelicznych i stąd wypływającego także życia konsekrowanego, które ujęliśmy, mówiąc, że jest to wielkie drzewo o licznych gałęziach. Także dotknęliśmy zagadnienia życia pustelniczego, mówiliśmy o dziewicach i wdowach konsekrowanych. I temat dzisiejszy, życie zakonne, 925 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne czytamy. Życie zakonne powstałe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa na wschodzie i praktykowane w instytutach kanonicznie erygowanych przez Kościół różni się od innych form życia konsekrowanego przez swój aspekt kultowy. Publiczną profesję rad ewangelicznych, życie braterskie prowadzone we wspólnocie i świadectwo dawane jedności z Chrystusem i Kościołem. Życie zakonne wypływa z tajemnicy Kościoła. Jest ono darem, który Kościół otrzymuje od swojego Pana i który ofiaruje jako trwały stan życia osobie powołanej przez Boga w profesji rad ewangelicznych. W ten sposób Kościół może ukazywać równocześnie Chrystusa i rozpoznawać się jako oblubienica Zbawiciela. Życie zakonne w swoich różnych formach zmierza do tego, by było znakiem miłości Bożej, wyrażonej językiem naszych czasów. Wszyscy zakonnicy, podlegający lub niepodlegający władzy ordynariusza, należą do współpracowników biskupa diecezjalnego w jego misji pasterskiej. Zakładanie i misyjne rozszerzanie się Kościoła domagają się obecności życia zakonnego w jego różnych formach od samych początków ewangelizacji. Historia odnotowuje wielkie zasługi rodzin zakonnych. Zasługi w krzewieniu wiary, w formowaniu nowych kościołów od starożytnych instytucji monastycznych przez zakony średniowieczne, aż po współczesne zgromadzenia. Instytuty świeckie. Instytut świecki jest instytutem życia konsekrowanego, w którym wierni żyjący w świecie dążą do doskonałej miłości i starają przyczynić się do uświęcenia świata, zwłaszcza od wewnątrz. Przez życie całkowicie i doskonale poświęcone temu uświęceniu, członkowie instytutów uczestniczą w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła w świecie i ze świata, gdzie ich obecność jest zaczynem dla umocnienia i wzrostu ciała Chrystusowego. Ich świadectwo życia chrześcijańskiego zmierza do
porządkowania spraw doczesnych po Bożemu i przepajania świata mocą Ewangelii. Przez święte więzy przyjmują oni rady ewangeliczne i strzegą między sobą wspólnoty i braterstwa zgodnie z własnym świeckim sposobem życia. Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Obok różnych form życia konsekrowanego istnieją stowarzyszenia życia apostolskiego, których członkowie bez ślubów zakonnych realizują własne cele apostolskie stowarzyszenia. Prowadzą życie braterskie we wspólnocie, zgodnie z własnym sposobem życia, dążą do doskonałej miłości przez zachowanie konstytucji. Wśród nich są stowarzyszenia, których członkowie podejmują rady ewangeliczne według ich konstytucji. Konsekracja i posłanie. Zwiastować Króla, który przychodzi. Człowiek oddany umiłowanemu nade wszystko Bogu, ofiarowany mu już przez chrzest, poświęca się w ten sposób głębiej służbie Bożej i oddaje się dla dobra Kościoła. Przez stan konsekracji Bogu Kościół objawia Chrystusa i pokazuje, w jaki przedziwny sposób działa w nim Duch Święty. Pierwszą misją składających profesję rad ewangelicznych jest życie swoją konsekracją. Ponieważ jednak na mocy samej konsekracji poświęcają się na służbę Kościołowi, powinni w sposób właściwy ich instytutowi mieć szczególny udział w działalności misyjnej. W Kościele, który jest jakby sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem życia Bożego, życie konsekrowane jawi się jako szczególny znak tajemnicy odkupienia. Wierniej iść za Chrystusem i naśladować Go wyraźniej. Ukazywać Jego wyniszczenie oznacza być głębiej obecnym w sercu Chrystusa dla sobie współczesnych. Ci bowiem, którzy idą tą węższą drogą, pobudzają swoim przykładem braci oraz dają wspaniałe i zaszczytne świadectwo, że świat nie może przemienić się i ofiarować Bogu bez ducha ewangelicznych błogosławieństw. Zarówno gdy to świadectwo jest publiczne, na przykład w stanie zakonnym, jak również bardziej prywatne czy ukryte, przyjście Chrystusa pozostaje dla wszystkich konsekrowanych początkiem i kierunkiem ich życia. Oto fragment z Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. Ponieważ lud Boży nie ma tutaj trwałego miasta, stan zakonny ukazuje wszystkim wierzącym dobra niebieskie obecne już na tym świecie, jak i daje świadectwo nowemu i wiekuistemu życiu, możliwemu do osiągnięcia dzięki odkupieniu Chrystusa, jak wreszcie zapowiada przyszłe zmartwychwstanie i chwałę Królestwa Niebieskiego. Koniec cytatu. Drodzy Państwo, zatrzymując się przy tych tematach dotyczących życia konsekrowanego, dzisiaj w sposób szczególny życia zakonnego, trzeba sobie zadać to podstawowe pytanie, czym zatem jest ta konsekracja, o której mówimy, o której przypomina katechizm Kościoła katolickiego. Konsekrację można najprościej określić jako szczególne poświęcenie, a nawet oddanie na wyłączną własność Bogu jakiejś rzeczy lub osoby. W tym znaczeniu mówimy na przykład o konsekracji Kościoła, ołtarza, ale też o konsekracji biskupiej, czy też konsekracji zakonnej. Życie, jakie niektórzy wierni podejmują przez publiczne i
uznane przez Kościół ślubowanie rad ewangelicznych, czyli czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, nazywamy życiem konsekrowanym. Przez realizację tych ślubów osoby konsekrowane pragną pełniej naśladować Chrystusa i oddać się Jemu niepodzielnym sercem. W adhortacji apostolskiej Vita Consecrata święty Jan Paweł II napisał: życie konsekrowane zakłada istnienie odrębnego powołania oraz szczególnej formy konsekracji, która przygotowuje do specjalnej misji. Osoby konsekrowane, które obierają drogę rad ewangelicznych, otrzymują nową i specjalną konsekrację, która zobowiązuje je do naśladowania przez praktykę celibatu, ubóstwa i posłuszeństwa tej formy życia, jaką sam Jezus przyjął i dał za wzór uczniom. Koniec cytatu. Od początku istnienia Kościoła są w nim ludzie, którzy wsłuchani w Chrystusowe wezwanie "pójdź za mną" pragną żyć radami ewangelicznymi. Opuszczają zatem wszystko: rodzinę, dom, ojca, matkę i idą za Chrystusem czystym, ubogim i posłusznym. Ludzie ci, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, oddają się życiu konsekrowanemu w różny sposób. Tak jak mówiliśmy we wcześniejszych katechezach, jako pustelnicy, ale też jako członkowie rodzin zakonnych. Od czasów apostolskich istniał też stan dziewic konsekrowanych, poświęcających się w pełni Jezusowi sercem, ciałem i duchem. W bliższych nam czasach obok licznych zgromadzeń zakonnych powstały świeckie instytuty życia konsekrowanego, stowarzyszenia życia apostolskiego. Są także wspólnoty wdów konsekrowanych. Niezależnie od przyjętej formy życia i charyzmatu, czyli daru i misji, jaką mają wypełnić w świecie, wszystkie osoby konsekrowane oddają się Bogu na wyłączną służbę. Dla innych członków Kościoła ich życie staje się znakiem. Znakiem, który ukazuje dobra niebieskie obecne już na tym świecie. Za Janem Pawłem II można postawić pytanie, po co istnieje życie konsekrowane? Po co wybierać taki sposób życia, jeśli jest tyle pilnych potrzeb w sferze działalności charytatywnej, w dziele ewangelizacji, których zaspokojenie nie wymaga bynajmniej podejmowania szczególnych zobowiązań życia konsekrowanego? Czy nie jest ono swoistym marnotrawstwem ludzkich energii, które zgodnie z zasadą wydajności można by wykorzystać dla większego dobra, z korzyścią dla ludzkości i dla Kościoła? Ojciec Święty Jan Paweł II odpowiedział jednak: to, co ludzkim oczom może się wydawać marnotrawstwem, dla człowieka, który w głębi swego serca zachwycił się pięknem i dobrocią Chrystusa, jest oczywistą odpowiedzią miłości, radosnym dziękczynieniem za to, że został dopuszczony do szczególnego poznania Syna, do współudziału w Jego boskiej misji w świecie. Od początku istnienia Kościoła są w nim wierni, którzy przez podjęcie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa poświęcili się szczególnie Bogu. I w taki sposób służą Kościołowi i światu. Życie konsekrowane przybiera różne postaci, z których najczęstszą jest życie zakonne. Obok niego istnieją też inne formy: życie pustelnicze, konsekrowane dziewictwo i wdowieństwo, a także konsekracja w instytutach świeckich, w stowarzyszeniach życia apostolskiego. Drodzy Państwo, życie zakonne jako ta szczególna odpowiedź
która często wykracza może poza ten wymiar ludzkiej kalkulacji, ludzkiego rozumienia rzeczy, bo sięga ona rzeczywistości Boga i jest zarazem wartością eschatologiczną. O czym mowa? Ukazuje świętość całego ciała Chrystusa. Zadaniem, które musi dzisiaj wypełniać Kościół w stosunku do człowieka, jest orientowanie go na drogach współczesności i pomoc w odczytywaniu znaków czasu. Jednym z takich znaków jest wołanie o autentyczną kulturę ducha. Jednym zaś z aspektów kultury ducha jest modlitwa. Powszechnie twierdzi się, że świat się nie modli. Katechizm, przypominając, że zakony były od zarania dziejów wychowawcami rodzaju ludzkiego w tej dziedzinie. Szczególna przyjaźń z Chrystusem nawiązuje się w dialogu modlitewnym. Ten warunek stawia Kościół osobom zakonnym. Bardzo radykalnie, gdy mówi, że bez modlitwy ich życie zakonne nie ma sensu, a wszelka działalność skazana jest na bezpłodność. Dlatego jest położony tak silny nacisk na życie modlitwy w zakonach, gdyż bez niej gubi ono kontakt ze swym źródłem, z Chrystusem. W modlitwie należy widzieć antidotum na kryzysy życia zakonnego, niepewność, utratę tożsamości. Życie zakonne, drodzy Państwo, jako szczególne oddanie się Chrystusowi wymaga potrójnej wierności. Wierności Ewangelii, wierności Kościołowi i wierności charyzmatom zakonu. Wierność Ewangelii domaga się słuchania Słowa Bożego, rozważania Go, szukania zastosowania w praktyce. Wierność Ewangelii łączy się z zagadnieniem różnych form apostolstwa i posług. Katechizm wymienia różne grupy ludzi, którym osoby zakonne mogą i powinny służyć. Są to więc przede wszystkim chorzy, cierpiący, opuszczeni, dzieci i młodzież, rodziny znajdujące się w trudnym położeniu. Śluby zakonne wiążą z Kościołem. I tam znajdują swój wyraz. Dlatego tak ważna jest współpraca osób zakonnych z Kościołem lokalnym oraz chętne zaakceptowanie władzy i posługi biskupa lokalnego. Na tej drodze może powstać braterski dialog. Konsekracja zakonna jest szczególnym sposobem życia w Kościele. Te więzy jedności z Kościołem powinny także wyrazić się zarówno w duchowości, jak i w zadaniach apostolskich każdego instytutu zakonnego. Wierności bowiem wobec Chrystusa, szczególnie w życiu zakonnym, nie można nigdy oddzielać od wierności Kościołowi. Życie zakonne nie ma sensu poza Kościołem i bez wierności jego wskazaniom. Z drugiej strony, Kościół nie mógłby żyć bez zakonów. Życie konsekrowane jest tak głęboko wpisane w znak Kościoła, że nie może on bez niego się obejść. Katechizm nie mógł pominąć ważnej sprawy stosunku zakonów do władzy biskupa diecezjalnego. O tym także mówiliśmy w ostatniej katechezie. W tej materii Kościół zaleca zakonom, by widziały w osobie biskupa tego, który wzywa je do lepszego przeżywania powołania i do przyjęcia oraz uszanowania charyzmatu nauczycieli w wierze i przewodników duchowych przez Ducha Świętego ustanowionych, aby kierowali Kościołem Boga,
Papież sugeruje, żeby osoby zakonne żywiły w stosunku do swoich biskupów cnoty zaufania, szacunku, lojalności, miłosierdzia i ducha służby. Każdemu zakonowi dał Bóg za pośrednictwem ich założycieli specjalne charyzmaty. I to już ostatni akcent w dzisiejszej katechezie. Każdy zakon powstał w szczególnym momencie historii Kościoła. Pełniąc swoją posługę, zaspokajał potrzeby Kościoła. Założyciele byli ludźmi, którzy w specyficzny sposób odczytywali znaki czasu. Angażując swoją osobowość, siły i uzdolnienia w dzieło przez siebie tworzone przy pomocy Ducha Świętego, nadali mu tym samym wartość ponadczasową. Charyzmat jest darem wiecznie czynnym. Powinien on stanowić zawsze zasadę życia każdej rodziny zakonnej. W ten sposób wnoszą one do Kościoła dynamizm, swe specyficzne bogactwo, harmonijne, włączone w miłość do Chrystusa dla efektywniejszej służby w świecie współczesnym. Życie zakonne ukazuje współczesnemu człowiekowi, że dzięki niemu Kościół jest ciągle młody i żywy. Przez swe zaangażowanie w życiu Kościoła i modlitwę zakony w istocie chronią go przed oschłością i zepsuciem. One to pozwalają legitymować Kościół przed współczesnym światem jako ośrodek siły duchowej, kultury umysłowej, liturgicznej i religijnej. One to, żyjąc charyzmatami założycieli, przyczyniają się do ciągłej odnowy Kościoła. W świecie konsumpcyjnym sprawiają, że Kościół jest znakiem autentycznego i pogłębionego życia chrześcijańskiego i przypominają o obowiązku życia według rad ewangelicznych oraz pełnienia woli Bożej. Drodzy Państwo, w wielu regionach świata, to już jako podsumowanie, osoby konsekrowane przeżywają dzisiaj kryzys swej tożsamości. Stąd Kościół przypomina potrzebę, niezbędność i sens ich posługi. Zabieg ten pozwala konsolidować w sposób szczególny szeregi osób konsekrowanych na służbę Bogu. Podobnie z wielką determinacją Kościół chroni życie zakonne przed dewaluacją, kiedy niejako tchnie w niego nową młodość oraz wskazuje na konieczność wypracowania nowego stylu życia przy zachowaniu wierności charyzmatom założycieli. Zadajemy więc sobie pytanie o stosunek do życia konsekrowanego, o sposób wyrażania się, o zakonnikach i zakonnicach, jak też o to, czy modlimy się za nich. Maryjo, wizerunku Kościoła, oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość. Wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, aby wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna. To modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II za osoby życia konsekrowanego, zawarta na kartach adhortacji o życiu konsekrowanym. Vita Consecrata. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Thank you.
Państwo Radia Maria. Czas na audycję z cyklu Czytać, aby być mądrym. W imieniu Fundacji Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej witam serdecznie z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Ponieważ za kilka dni świętować będziemy Dzień Babci i Dziadka, chcemy dziś zaprosić Państwa do wysłuchania rozmowy poświęconej pewnej niezwykłej babci. Babcią tą jest znakomita pisarka Zofia Kossak, a opowiadać o niej będzie wnuczka, pani Anna Fainby Taylor. Z jej wzruszających wspomnień dowiemy się, jaka była dla swych wnucząt wielka pisarka. Jeśli zainteresuje Państwa twórczość Zofii Kossak, to pełną prezentację jej literackiego dorobku oraz szczegóły dotyczące omawianych książek odnajdą Państwo na stronie internetowej www.praweksiążki.pl. Szanowna Pani Anno, wręczając wyróżnienie Feniks 2015 dla kłopotów Kacperka Góreckiego z Krzata, arcybiskup Henryk Hozer powiedział o Zofii Kossak, że była wychowawczynią narodu. To zaszczytne miano przypada wielkiej postaci polskiej literatury, ale prywatnie czułej żonie, matce i babci. Jak wspomina Pani dzieciństwo u boku tak wybitnej osoby? Dzień dobry Państwu. Więc może zacznę od tego, że miałam 16 lat, kiedy ostatni raz widziałam babcię. Ja się urodziłam w Londynie. Babcia wyjechała z Anglii po przymusowej emigracji w 1957 roku, ale właściwie byłam za mała, żeby ją dobrze pamiętać jeszcze z tego okresu angielskiego. Ale w 1963 roku nasi rodzice po raz pierwszy nas zawieźli do Polski. To było wielkie przeżycie, poznaliśmy Polskę, ale poznaliśmy Polskę wjeżdżając w Cieszynie, to znaczy na Śląsku Cieszyńskim, z powodu, że dziadkowie właśnie w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim zamieszkali w dawnym takim małym domku, który służył jako domek ogrodnika przed wojną, bo ich przedwojenny dom spłonął w 1945 roku, dwór w Górkach. I z powodu, że nie można było żadnej części właśnie tego przedwojennego domu zagospodarować, oni ostatni okres ich życia spędzili właśnie w tym domku ogrodnika. I my co roku, tak długo jak dziadkowie żyli, przyjeżdżaliśmy do Polski, czworo wnuków z Anglii, tam właśnie syn Zofii Kossak, Witold, zamieszkał po wojnie, a córka Zofii Kossak, Anna, zamieszkała w Szwajcarii. I tam też czworo wnuków się urodziło. I myśmy wszyscy właśnie zjeżdżali do Górek na letni okres. I w pewnym sensie to był raj dla nas dzieci. Oczywiście ta swoboda, może większy raj dla tych angielskich, tak mówiąc, wnuków, z powodu, że myśmy się wychowali w Londynie w mieście, a Górki Wielkie to taka prawdziwa wieś. Pamiętam, że właśnie kuzynostwo ze Szwajcarii tak trochę pogardliwie na te nasze górki w Górkach z powodu, że oni się wychowali za Alpami. Ale pomimo tego myśmy się doskonale bawili w sadzie, który otaczał dom, w rzece Brennicy, zresztą rzece, która figuruje bardzo w kłopotach Kacperka Góreckiego z Krzata. I to, co... może jeszcze szybko powiem, że ja jestem najstarsza z tej ósemki, a najmłodszy to mój brat, Marek, i on prawie 12 lat młodszy ode mnie. Więc trzeba sobie wyobrazić, nie tylko, że dorośli, ale 12 dzieci zjeżdża się do starszych ludzi, a jak wiemy, wszystkie dzieci ciągle coś chcą, albo są głodne, albo chcą pić, albo się nudzą. Ale babcia właśnie, jak ja myślę o tym, jakoś niesłychanie się nami cieszyła i nigdy jakby człowiek nie czuł jakieś zmęczenie nami, czy w ogóle jakąś irytację. I to, co ja też bardzo pamiętam z tamtych czasów, że nas nie traktowano przez babcię jako gromadę wnuków. Wszyscy inni dorośli, raczej były identyczne reguły dla nas wszystkich i nie pamiętam, żeby jakby było to, że takie odczucie, co byśmy mieli przy babci, że każdy z nas jest kimś innym i to jest dobrze, można być zupełnie innym, odbierającym daną sytuację zupełnie inaczej. I pamiętam, że babcia zawsze próbowała znaleźć trochę czasu dla nas od osobna, indywidualnie. I bardzo się ciekawiła tym, co my myślimy, co my czujemy. I być może, że myślała, ej, dziecko dojrzeje, żeby myśleć zupełnie inaczej, ale z babcią się rozmawiała jak z najlepszym przyjacielem.
I pamiętam, że z powodu, że jakby nigdy nie było, człowiek nigdy nie czuł, że babcia nas osądzała i wobec tego jakby nie było żadnego buntu z naszej strony. Było bardzo ciekawe, jako człowiek naturalnie po prostu był sobą i jakby tą najlepszą stronę babcia tym sposobem promowała jakby. Co było ciekawe, a myśmy byli bardzo różni, jesteśmy nadal różni i jakoż babcia nam dała zrozumieć, że każdy ma prawo być inny i ma inny talent, trzeba ten talent po prostu znaleźć, rozwinąć i myśmy przez to właśnie babcię bardzo lubili. No i oczywiście byliśmy bardzo świadomi, że babcia musi być kimś wyjątkowym. Myśmy się wychowali w normalnym domu. Byliśmy świadomi, że babcia pisała gdzieś tam, że tak gdzieś są malarze, ale poza tym właściwie to był normalny dom. I jedyna rzecz, która nas tak trochę wzruszała i dała coś do myślenia, na przykład jak biskup Bednosz zajeżdżał do Górek, no biskup w domu, w ogóle, ja pamiętam pierwszy raz my wnuki nie wiedzieliśmy w ogóle jak się zachowywać, czy się całuje pierścień, w ogóle co się robi, ale pamiętam, że następnym razem, drugim razem, biskup znowu do babci i dalej szaleliśmy w tym małym domku, więc ci z Państwa, co byli w muzeum, bo tak to jest, co jest obecnie w domku babci, muzeum, które oddaje rzeczywiście nastrój, klimat, tak jakby babcia i dziadzio wyszli wczoraj, jeśli ktoś tam był, to wiesz, to są jakby dwa domki połączone razem, więc są drzwi jakby w tych ścianach wykute, łącząc te dwa domki, więc można iść dookoła. I nasza ulubiona gra jako dzieci to było właśnie biegać dookoła. Oczywiście każdy miał inne tempo. Biedny Marek się wywracał w tych drzwiach, bo każde drzwi mają taki próg tam. No i jeszcze dwa jamniki, Miki i Zoro, które z nami biegały dookoła. I jakby babci to nie robiło żadnej różnicy. No i potem babcia miała właśnie różnych ważnych gości. To myśmy dalej, tak mówiąc, szaleli. I pamiętam, że to było bardzo, bardzo wesołe, te nasze wakacje w Górkach. Bo coś, ja myślę, co pozwoliło nam zakorzenić właśnie w Polsce, pozwoliło nam się czuć Polakami. No i dlatego może wracamy do Polski, do Górek. Pani Zofia miała w sobie bardzo wiele pogody, ale miała też bardzo trudne życie. Śledząc jej losy, możemy się aż zastanowić, jak to możliwe, żeby jedna osoba tyle zniosła. I ten czas rzezi na Wołyniu, później wojna, strata dzieci, po wojnie emigracja. Ja z drżeniem serca czytałam, kiedy taka wielka pisarka wstawała w nocy, żeby pójść sprawdzić, czy się owce nie cielą. To było straszne dla mnie. Jak możliwe, żeby człowiek o takim talencie był zmuszany do takiego życia? Ale właśnie może powiedzmy trochę o tych takich książkach, które przybliżają nam życie pani Zofii. To jest Pożoga, Dziedzictwo, które mówi w ogóle o rodzinie. Tak, więc właściwie babcia Zofia Kosak przeżyła historię XX wieku i Pożoga, która opisuje właśnie przeżycia podczas rewolucji bolszewickiej, to są takie prawdziwe wspomnienia z tego okresu i to był babci debiut literacki. Babcia w ogóle planowała być malarką, studiowała rysunek w Genewie, które właśnie te studia były przerwane przez I wojnę światową. I myślę, że babcia mogła być właściwie tą malarką z powodu, że do końca życia chętnie rysowała, zostawiła też kilka obrazów po sobie, ale sukces Pożogi jakby postawił babcię na drogę właśnie pisania, a babcia na pewno uważała, że życie jest służbą. To wychodzi z babci twórczości dość... Jest to ewidentne, że życie dla babci było służbą Bogu i społeczeństwu i mam wrażenie, że często zawsze te późniejsze książki babci, one były pisane pod kątem, żeby wychować społeczeństwo. Babcia właśnie miała tą niesłychaną, można powiedzieć, tą działalność, kartę wojenną, działając w podziemiu, pisząc do prasy podziemnej, była inicjatorką z Wandą Krahelską Filipowicz powstania Żegoty. No i babcia też oczywiście inspirowała młodych w konspiracji, na przykład Władysław Bartoszewski, Irena Sendlerowa, Jan Karski, to właściwie jej wychowankowie, można tak powiedzieć, bo ona była z pokolenia ich rodziców. I masę ludzi po wojnie, zwłaszcza jak babcia była w Londynie, po prostu chciało kontakt z nią i
babcia jakby była centrum uwagi, a dziadek był na uboczu i lekarze radzili właśnie wyjazd z Londynu, praca fizyczna i tym sposobem, że właśnie znaleźli w tej konwalni. Ale babcia, która niesłychanie kochała przyrodę, myślę, że z jednej strony oczywiście nie mogła pisać i nie mogła jakby służyć społeczeństwu, ale ten bezpośredni kontakt z przyrodą, zwierzętami, myślę, że dla babci też był bardzo miły, że babcia na pewno nie żałowała tego, ale na pewno przyszedł czas, kiedy to się stało za trudne dla nich, bo oni byli już w bardzo starszym wieku. Babcia w 1957 roku, jak opuściła konwalię, to miała 68 lat, więc to już 67 skończone, jeszcze nie miała skończonych 68, więc myślę, że to już się zaczynało być za dużo, ta praca. I kiedy przyszła odwilż i mogła wrócić do Polski, i można było znowu wydawać jej książki w Polsce. Jedyna książka, która nie została zniesiona z indeksu, to była Pożoga, ale wszystkie inne książki mogły być wydawane znowu. To babcia wzięła tą jakby okazję, wróciła. Myślę, że wróciła we wielkiej euforii. Była przekonana, że w Polsce naprawdę nastały poważne zmiany, ale bardzo szybko jednak weszła w konflikt z władzami. W 64 roku podpisała list 34. To był protest, że nie ma papieru, żeby publikować intelektualistów to, co piszą. I właśnie 34 osób z różnych środowisk wystosowało taki list do premiera Cyrankiewicza, protestując, że nie ma papieru, żeby ich wydawać. A potem w 66 roku oczywiście babcia odmówiła państwową nagrodę pierwszego stopnia w dziedzinie literatury. I ja to bardzo dobrze pamiętam, myśmy byli w Górkach i w ogóle była obawa, że babcię zaaresztują. Babcia się miała stawić 22 lipca, żeby odebrać w Warszawie nagrodę. I babcia odpisała list odmowny do władz, że niestety nie może przyjąć nagrodę. Oczywiście to jest wielki zaszczyt, ale ona nie może przyjąć nagrodę od władz, które nie dają religijnej wolności swoim obywatelom. I właśnie ta nagroda została babci przekazana w tym samym czasie, co Polska obchodziła milenium chrześcijaństwa i kopia Matki Boskiej Częstochowskiej peregrynowała po Polsce z parafii do parafii. I coraz większe tłumy bardzo spokojnie szły za obrazem i z jakiegoś powodu państwo się przestraszyło tego i aresztowało obraz. I potem po prostu pusta rama peregrynowała po Polsce. Ale to było dostateczne, żeby babcie zruszyć, żeby odmówić nagrodę. I oczywiście nikt by się o tym nie dowiedział, tylko że biskup Bednosz przeczytał kopię tego listu z odmowy na spotkaniu episkopatu. I episkopat był tak wzruszony, że kopia, odpis tego potem był czytany z ambon kościołów. Więc bardzo dużo ludzi o tym się dowiedziało. No i od tego momentu babcia właściwie już była skreślona jako osoba dla państwa i znowu coraz trudniej było wydawać, coraz mniej była wydawana, czytana i można powiedzieć, że wszystko zrobiono, żeby jakby zatrzeć prawie że ślady po Zofii Kossak, nawet w Górkach Wielkich. Mimo że mój dziadek założył muzeum po śmierci babci, bo babcia zmarła w 66 roku, a on w 76. Więc on miał te 8 lat, żeby założyć muzeum. On założył muzeum, przekazując eksponaty w dwóch pokojach na Skarb Państwa, ale mimo tego muzeum było za czasów komunistycznych nie było promowane. Myślę, że gdyby nie te zmiany, które nadeszły w 89 roku, to może my i dzisiaj myśmy by nie rozmawiali. Bo rzeczywiście trylogia babci jest czytana w tej chwili. Trylogia, która opisuje wyprawy krzyżowe. Krzyżowcy król trędowaty bez ręża. Książka, która się cieszy wielką popularnością. A wracając do Kacperka, kłopoty Kacperka Królewskiego z Krzata po raz pierwszy się ukazały w 26 roku, to znaczy 89 lat temu. I to jest niesłychana baśń, jak najbardziej ponadczasowe wartości, klasyczna walka między dobrym a złem. I niesłychanie się cieszę, że właśnie Fundacja Servire Veritati opracowała wydanie, które może być tak wspaniale wyróżnione przez Feniksa.
My się też bardzo cieszymy, ponieważ jest to piękna książka. Jak to powiedziała pani profesor Peska, że to jest najpiękniejsza polska baśń. I tak mi się też wydaje, że to jest naprawdę najpiękniejsza polska baśń ze względu na wymowę, ze względu na język, na poprowadzenie akcji, na konstrukcję bohaterów. To jest niezwykłe przenikanie się różnych sfer, różnych postaci. Jest jeszcze taka druga książka, o której nie powiedziałyśmy, książka Topsy i Lupus dla już nieco starszych dzieci, która również jakby ilustruje tą przygodę pani Zofii, przygodę, no może nie najlepsze słowo, te perypetie z cenzurą, ponieważ książka dopiero w 2013 roku ukazała się w wersji nieocenzurowanej, czyli dopiero po wojnie kilkadziesiąt lat jest to też no, niebywałe, jeżeli chodzi o literaturę dla dzieci. A książka też bardzo taka zabawna i świetnie się czyta. Tak, to jest bardzo też, bardzo lubię tą książkę z powodu, że też pokazuje babci właśnie, jak bardzo kochała zwierzęta i niesłychane w ogóle babci obserwacja zwierząt. Babcia w ogóle była niesłychana obserwatorka zwierząt, ludzi, przyrody i potrafiła to opisać. I Topsy i Lupus jest też właśnie o przygodach, można powiedzieć, dwóch psów, no i oczywiście ich właściciela, chłopca i jego kuzyna. Jest to rzeczywiście dla młodzieży. Przedwojenna wersja brała chłopców na obecną Ukrainę i oczywiście po nowych układach z granicami po wojnie trzeba było totalnie zmienić jakby, gdzie przygody psów ich wrzeły. No więc cieszymy się, że jakby można było wydać właśnie tą pierwotną wersję książki, ale babcia rzeczywiście miała bardzo dużo kłopotów ze cenzurą, nie tylko z Topsy i Lupus, z dziedzictwem, z różnymi książkami. W Górkach jest właśnie babci korespondencja na ten temat i rzeczywiście cieszymy się, że mówiąc, są zmiany i zwłaszcza ja, która się wychowałam w Anglii, my to bardzo odczuwamy, że normalność wróciła, tak mówiąc. Ale też jest to piękne, że te książki jakby nie uległy takiej, są te książki, które jakby się starzeją, które nie porywają ludzi, nie zachęcają, a jednak te książki są chętnie czytane i sięgają po nie ludzie młodzi, cały czas są wznawiane, wydawane. Nie wiem, czy któraś z innych autorek XX wieku cieszy się taką popularnością teraz. I to jest właśnie wspaniałe, że to, co prawdziwe, co dobre, szlachetne w tych książkach, tak u ludzi ciągle budzi taki wielki entuzjazm, taką miłość i takie chęć czytania. Tak, ponadczasowe wartości. Co mogę jeszcze powiedzieć? Może jeszcze wspomnę jedną książkę babci, Błogosławioną winę, bo to jest też książka, która ma tyle różnych wątków i dlatego się doskonale czyta. Każdy coś w tej książce znajdzie, jest dużo akcji. I to jest naprawdę też książka, która pokazuje, że babcia malowała słowami. Tam jest piękny opis łowów, piękny opis ucieczki przez Alpy, bo zasadniczo to jest opowieść o tym, jak wojewoda Sapieha wykrada obraz Matki Boskiej Kodeńskiej z Watykanu. I potem wojsko watykańskie goni go przez te Alpy. I tam są piękne opisy. I nawet jest taki krótki, miłosny wątek, więc każdy naprawdę coś w tym znajdzie dla siebie. Tak więc zachęcamy Państwa do czytania. Mamy nadzieję, że sięgną Państwo i zachęcą dzieci do sięgania po książki pani Zofii Kosak. Bardzo dziękuję za rozmowę. A, no i oczywiście ja zapraszam do Górek Wielkich, gdzie jest Muzeum Biograficzne Zofii Kosak-Szatkowskiej, gdzie jest też w ruinach Starego Dworu Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kosaków. I wracając jeszcze raz do kłopotów Kacperka Góreckiego z Krzata, cała akcja się dzieje w Górkach Wielkich i można odwiedzić właśnie miejsce, gdzie stał dom, w którym Julek i Tadzio mieszkał i oczywiście Kacperek, dom Kacperka, rzeka Brenica, gdzie Chlad Szlustacz bywał i oczywiście Góra Żebrzyczka, gdzie Sato siedział na tym zakopanym złocie. Oczywiście wszyscy szukamy tego złota do dziś. Bardzo dziękujemy pani Annie Feinby-Taylor za podzielenie się z nami wspomnieniami. Żegnając naszego dzisiejszego gościa, przypominamy, że pełen wykaz prezentowanych publikacji wraz z omówieniami odnajdą Państwo na stronie www.praweksiążki.pl. W nawiązaniu do naszej rozmowy wspomnijmy jeszcze o dwóch wspaniałych pozycjach historycznych Zofii Kossak, które ostatnio zostały wznowione.
suknia Dejaniry oraz Legnickie pole. Pierwsza z nich opowiada o losach szlachcica Kazimierza Korsaka, który w czasie wojny polsko-moskiewskiej wyrusza z królem Władysławem IV Wazą na odsiecz Smoleńska, a później przebrany w chłopską sukmanę przeżywa swoje życie jako chłop w majątku, którego miał być panem. Suknia Dejaniry to doskonały portret życia kresowego Zaścianka, książka o wielkim poświęceniu i głębokiej wierze. Powieść Legnickie pole przedstawia obraz średniowiecznej Polski podczas rozbicia dzielnicowego i kolejnych prób scalenia jej ziem przez Henryka Brodatego. Poznajemy ją oczami cudzoziemców, legata papieskiego udającego się na dwór wrocławski po zaległe Świętopietrze, chińskich szpiegów działających w przebraniu kupców na rzecz Mongołów oraz młodego Wenecjanina Gaetana, pragnącego wydostać ukochaną z klasztoru. Legnickie pole to także ciekawe spojrzenie na proces germanizacji Śląska, przedstawiony poprzez bratobójczy spór synów Henryka Brodatego. Wśród nowości poświęconych historii Polski warto zwrócić uwagę na książkę Pawła Milcarka Polska chrześcijańska, kamienie milowe. Z kart książki wyłaniają się najważniejsze wydarzenia z historii naszej ojczyzny, począwszy od przyjęcia przez Mieszka I chrześcijaństwa i chrystianizację kraju, aż po czasy najnowsze. W przywoływanych historycznych wydarzeniach, wielkich i małych, odbija się niełatwa, splątana historia kraju nazywanego przedmurzem chrześcijaństwa. Polski patriotyzm ma siłę związku z modlitwą, krzepiącą ducha w najtrudniejszych momentach dziejów, o czym powinniśmy pamiętać i w dzisiejszych trudnych czasach. Jak mawia stare łacińskie przysłowie, historia jest nauczycielką życia. Warto więc sięgnąć po książkę Polska chrześcijańska, kamienie milowe, by przekonać się, do czego w przeszłości doprowadziły wewnętrzne waśnie i zrywanie sejmików. Dokładnie za tydzień przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Do tamtych dni przeniesie nas książka Zapomniana trylogia 1863 Jacka Kowalskiego. Przepiękna, wspaniale wydana pozycja z licznymi ilustracjami, rycinami i zdjęciami przywołuje pierwszy polski zryw, który zaangażował wszystkie warstwy społeczne. Nie tylko szlachtę, ale i chłopów, mieszczan, rzemieślników i inteligencję. Autor opiera się na wspomnieniach i pamiętnikach z epoki, prasie, ale także na utworach literackich, jak na przykład epopei wzorowanej na Panu Tadeuszu. Proszę posłuchać, jak pięknie udało mu się odnaleźć strofy. Ojczyzna wstaje z grobu. Okrzyk ten jak burza przeleciał kraj, co niegdyś wschodniego przedmurza nosił miano w Europie, by w urągowisku upaść i zostać ziemią klasyczną ucisku. Wraz Europa na inne obojętna sprawy skierowała wzrok ku nam życzliwie ciekawy, bo w moskiewskim zaborze do nierównej walki stanęły znów dwie dawne słowiańskie rywalki. Jedna z nich, pochłonąwszy bez mała ćwierć świata i sto plemion półdzikich, potężna, bogata, druga słaba, stuletnią znękana niewolą, bez wojska, bez zasobów, lecz z żelazną wolą stwarzała drobne chówce, by zdorywczą bronią słać je w ogień skrzepką, choć niewprawną dłonią. Książka Zapomniana trylogia 1863 to fascynująca podróż w głąb czasu, warta polecenia wszystkim miłośnikom ojczystych dziejów. I ostatnia dziś historyczna propozycja to Niedźwiedź Wojtek na żołnierskim szlaku, autorstwa Bibi Dumontak. Wzruszająca opowieść o najsłynniejszym żołnierzu armii Andersa, Misiu Wojtku. Młody czytelnik poznaje losy tego niezwykłego niedźwiedzia od momentu, kiedy żołnierze drugiego korpusu generała Andersa kupili go od małego Irańczyka. Poprzez walki o Monte Cassino, bytność w obozie w Szkocji, aż po emeryturę w edynburskim zoo. Wojtek uwielbiał kąpiele, jazdę wojskowymi ciężarówkami i zapasy z żołnierzami, które na ogół kończyły się jego zwycięstwem. Podczas działań pod Monte Cassino niedźwiedź pomagał w noszeniu ciężkich skrzyń z amunicją artyleryjską i nigdy nie zdarzyło mu się żadnej upuścić.
Od tamtej pory symbolem 22. kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach. Książka Niedźwiedź Wojtek na żołnierskim szlaku jest ładnie ilustrowana, zawiera także mapy i zdjęcia. Żegnając się z Państwem, powtórzmy jeszcze tytuły omawianych pozycji Zofii Kossak. Kłopoty Kacperka Góreckiego.